Znacie to uczucie, kiedy po obejrzeniu jakiegoś filmu bazującego na książce od razu macie ochotę sięgnąć po pierwowzór? Na pewno, to bardzo powszechne zjawisko, z którego istnienia wydawcy doskonale zdają sobie sprawę i przeważnie przygotowują na czas premiery stosowną reedycję. Oczywiście dotyczy to nie tylko książek i filmów, ale także innych mediów. Muzyki, komiksów, gier planszowych czy oczywiście gier wideo. Sam przeczytałem Metro 2033 Dmitrija Głuchowskiego dopiero po przejściu gry o tym samym tytule. Ale nie zawsze jedno dzieło musi być bezpośrednią adaptacją drugiego. Czasami wystarczy, że są one osadzone w tym samym uniwersum albo mają wspólnego bohatera. Weźmy chociażby najnowszą trylogię Gwiezdnych Wojen i ukazujące się w międzyczasie Battlefronty czy The Fallen Order. Gdyby nie filmy i ogólny hype na Gwiezdne Wojny, zainteresowanie prawdopodobnie nie byłoby tak duże. A co najciekawsze, nie jest to proces jednokierunkowy, bo tak jak człowiek zachwycony filmem chętniej sięgnie po grę, tak człowiek zachwycony grą chętniej pójdzie do kina albo kupi książkę. Dzięki tego typu synergii zyskują wszyscy, nawet jeżeli poszczególne dzieła powstają niezależnie i nie mają ze sobą nic wspólnego poza tematyką. Osobiście po przejściu drugiej mafii złapałem niesamowitą zajawkę na klimaty gangsterskie i obejrzałem chyba wszystko, co tylko było w zasięgu. Ojca Chrzestnego, Chłopców z Ferajny, Kasyno, Dawno temu w Ameryce, Donnie Brasco, Prawo Bronxu i tak dalej. O tym, jak silne jest to zjawisko, świadczy niedawna premiera Netflixowego serialu Wiedźmin i następstwa tejże premiery. Mimo że produkcja zebrała bardzo różne recenzje, to śmiało można powiedzieć, że odniosła sukces i dotarła do ogromnej rzeszy fanów, a także ludzi, którzy wcześniej nie mieli z tym uniwersum do czynienia. Wystarczy powiedzieć, że w dniach od 22 do 28 grudnia Wiedźmin był najpopularniejszym streamingowym serialem na świecie. Netflix chwalił się także, że przygody Geralta z Rivii zaliczyły drugi najlepszy start w 2019 roku. Lepiej zaczął jedynie trzeci sezon Stranger Things. Ale wracając do zjawiska, o którym mówiłem na początku. Po premierze serialu odnotowano niesamowity wzrost popularności absolutnie wszystkiego, co bazuje na prozie Andrzeja Sapkowskiego, włącznie z samą prozą. Już 20 grudnia, więc w dzień premiery serialu, pierwszy zbiór opowiadań pod tytułem Ostatnie życzenie wskoczył na szczyt listy bestsellerów w amerykańskim Amazonie i sklepie Google. Podobna sytuacja zaistniała w Niemczech. 23 grudnia, więc 3 dni po premierze serialu na Netflixie, Andrzej Sapkowski znalazł się w ścisłej czołówce rankingu pisarzy, których dzieła najlepiej się na Amazonie sprzedają. W dniu, w którym pisze ten tekst, czyli 2 stycznia, Polak znajduje się na 8 pozycji, wyprzedzając takie osobistości jak J.K. Rowling, Dean Koontz, Stephen King czy John Grisham. I jest to świetna wiadomość. Po pierwsze, książki Andrzeja Sapkowskiego to kawał naprawdę solidnej fantastyki, która po prostu zasługuje na ogólnoświatową popularność, a po drugie, widzowie serialu lepiej odnajdą się po lekturze w zawiłościach serialowego scenariusza. Jak wiadomo, zdecydowano się na dość nietypowy sposób narracji, przeplatając wydarzenia z różnych okresów i czasami naprawdę trudno połapać się w chronologii. Znajomość pierwowzoru znacząco to ułatwi. Do you have what it takes? I've got her here. She's why they came. Ale na popularności serialu zyskały nie tylko książki Andrzeja Sapkowskiego. Widzowie sięgnęli także po gry autorstwa CD Projektu. Produkcje, które w przeciwieństwie do serialu nie są bezpośrednią adaptacją książek, ale zupełnie nową historią wykreowaną przez deweloperów. I tak jak w przypadku książek, wzrost popularności nie jest średni czy nawet duży, jest gigantyczny. Pierwsze wzmożenie zainteresowania trzecim Wiedźminem rozpoczęło się po oficjalnej zapowiedzi serialu. Później można wyodrębnić kilka wyraźnych skoków, które związane były z kampanią marketingową produkcji Netflixa. Na przykład na początku lipca otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia z serialu, a w ciągu następnego tygodnia na Steamie sprzedało się 500 000 kopii Dzikiego Gonu. Wszystko nabrało jeszcze większego rozpędu po publikacji pełnej wersji zwiastuna, natomiast po premierze samego serialu nastąpiła prawdziwa eksplozja. 23 grudnia w Dziki Gon jednocześnie grało blisko 50 tysięcy osób. 30 grudnia prawie 100 tysięcy, co ustanowiło nowy rekord dla tego tytułu. Ale nie na długo. Zaledwie 3 dni później padł kolejny rekord. 2 stycznia przed monitorami zasiadło ponad 100 tysięcy graczy. A trzeba pamiętać, że ta liczba nie oddaje w pełni popularności Dzikiego Gonu, ponieważ gra dostępna jest także w serwisie Good Old Games i oczywiście na konsolach.
Pod koniec grudnia Dziki Gon w zestawie z dodatkami był drugą, najlepiej sprzedającą się pozycją na Steamie. Oczywiście w osiągnięciu tego wyniku pomogła zimowa wyprzedaż, ale pamiętajmy, Wiedźmin 3 trafił na rynek w maju 2015 roku. Gra ma więc blisko 5 lat, a w tej branży to naprawdę sporo. Mimo to przygody Geralta wyprzedziło jedynie Red Dead Redemption 2 od Rockstara, czyli największy hit ostatnich miesięcy. Na popularności zyskały także poprzednie części Wiedźmina. Na przykład w jedynkę grało w tym samym momencie ponad 12 tysięcy graczy, czyli najwięcej w historii, a w dwójkę nieco ponad 6,5 tysiąca, czyli najwięcej od maja 2015 roku. Nie da się ukryć, że to CD Projekt rozpoczął międzynarodowy boom na Wiedźmina i to ta firma przygotowała grunt pod premierę serialu. To dzięki CDP-owi ludzie poznali i pokochali Geralta. Z całym szacunkiem do pana Sapkowskiego, bo gdyby nie on, nie byłoby gry. Ale to dopiero gra rozsławiła Wiedźmina masowo na całym świecie. Wydawało się, że serial spije śmietankę, a jednak okazało się, że zyski są obustronne. Najpierw gra pomogła zaistnieć serialowi, a potem serial odwdzięczył się grze i zafundował jej drugą młodość. A więc zyskali wszyscy. Warto przy okazji wspomnieć, że udało się wreszcie rozwiązać spór na linii Andrzej Sapkowski - CD Projekt. W październiku 2018 roku Sapkowski zażądał od firmy 60 milionów złotych, ponieważ jego zdaniem zarobiła ona niewspółmiernie dużo w stosunku do kwoty, za którą zakupiła prawa do marki. Innymi słowy, Sapkowski nie spodziewał się ogromnego sukcesu, jaki odniesie gra, więc odstąpił prawa do Wiedźmina za stosunkowo niewielkie pieniądze. I po fakcie chciał kawałek upieczonego przez CD Projekt tortu dla siebie. W grudniu udało się wypracować porozumienie. Niestety nie znamy jego szczegółów, ale w opublikowanym oświadczeniu możemy przeczytać, że przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron przy poszanowaniu wcześniej zawartych umów oraz nakreślają ramy przyszłej współpracy między stronami. CD Projekt może swobodnie eksploatować uniwersum Wiedźmina w obszarze gier wideo, komiksów, gier tradycyjnych oraz merchandisingu. A więc autor opowiadań i sagi na pewno zyskał i kto wie, być może tym razem zagwarantował sobie procent od dochodów ze sprzedaży różnych wiedźmińskich produktów. Wszystko układa się naprawdę świetnie. Autor całego tego zamieszania, czyli twórca Geralta, został solidnie doceniony za granicą. Nie żeby pierwszy raz, bo przecież jego książki sprzedawały się już wcześniej, ale po premierze serialu wszystko nabrało rozpędu. Z czystym sumieniem możemy też chyba powiedzieć, że wywodzący się z Polski Wiedźmin stał się światową ikoną popkultury. Rozpoznawalnym globalnie produktem współtworzonym w zasadzie niezależnie przez trzy ośrodki, czyli samego Andrzeja Sapkowskiego, który odpowiada za książki, CD Projekt, który produkuje gry wideo i Netflixa pracującego nad serialem. I co najważniejsze, wszystkie te ośrodki wzajemnie sobie pomagają, mimo że formalnie nie współpracują. No, okej, Sapkowski pomaga trochę przy serialu, ale tylko pomaga. Sukces jednego produktu oddziałuje na wszystkie pozostałe, a potencjał na dalsze eksploatowanie marki jest naprawdę ogromny. Kto jeszcze kilka lat temu śmiał marzyć o podobnej sytuacji? Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. Cóż, czekamy na drugi sezon serialu i Wiedźmina 4 od CD Projektu. A może i kolejną książkę Andrzeja Sapkowskiego, bo zdarzało mu się zasugerować, że planuje takową napisać. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.